no to jak to tutaj wygląda? 241 700, a ostatnia zmiana oleju była przy 235 300, ale i tak minął rok, więc należy dokonać zmiany. To się teraz pulnę babką tunelem w jedną i w drugą stronę, to powinien być silnik odpowiednio rozgrzany. No to objechane tunelikiem w jedną i w drugą stronę i taki preparat, motor Schlemidl. I co tutaj mamy? Szwedzki, norweski, ale to w sumie do ogarnięcia wszystko. Zalać do gorącego silnika. 20 minut na wolnych obrotach. Spuścić olej i zalać nowy, czyli standard, ale wydaje mi się, że jest to gęstsze niż te płukanki, które stosowałem do tej pory, no ale to musi działać, łaski nie robi. No a w ogóle jaką tam mieli lipę kierowcy ciężarówek, bo to pojechałem tym tunelem pierwszym w kierunku Bergen i tam już pokazywałem kiedyś, jest właśnie budka, gdzie stoi tutejsza inspekcja transportu drogowego. Każda ciężarówka, która jechała do zatrzymania. A to jest w sumie no jedyna dla dużych droga na Bergen. Nie wiem, czy oni tam przed tym nowym tunelem mogą sobie też jeździć. No to dojdamy. Ale jak się nie naje, to się nie naliże. No i teraz 20 minutek pracy sobie ustawię. M23 no tego 45 powiedzmy. Grzanie prawie dobiega końca, ale tutaj mam jakieś niepokojące dźwięki. O. Zaraz przełączę kamerkę. O i co, i słuchają. Blacha spadła. No to będzie się trzeba jeszcze tym dzisiaj zająć. Zestaw podstawowych narzędzi. O, musiałem tutaj sobie zawindować troszeczkę do góry, bo oczywiście nie chciało wejść wiadereczko, ale tak jak teraz powinno być ok. Jaki tam kluczyk może być? Pewno gdzieś koło 14, co? Sprawdzimy. Kurczę, mało w ogóle robię takimi kluczami wirtualnymi, po prostu nie widzę. Nie widzę, jak się pracuje w temacie, to wiadomo. No patrzysz na kluczyk, aha, 13, 14, 15. Ale tutaj to raczej pamiętałem, już wiedziałem. O, nawet poszedł dość tak spoko. I tu sobie odkręcę korek na górze. Teraz najważniejsze, żeby mi korek nie zrobił plum, bo takiej długiej rękawiczki to chyba nie ma. Idzie.
rad byłbym, żeby się nie usrać. Ale czarny. No ludzie, jak z diesla. No, trochę tam, chociaż ostatnio przy wymianie też był płukany. Chyba, że to płukanka jest jakaś. Taka świetniaszcza. O, kawałek panewki. No, raczej bym się tak nie cieszył, gdyby faktycznie to był kawałek panewki. Tutaj coś pokapało, bo za chwilkę trzeba filtr mącić. Rękawiczki może. No to kurczę, kluczyk zadziałał w sumie nadspodziewanie fajnie. Ani bym kurczę nie przypuszczał, że on złapie ten filtr bez żadnego problemu. Także filterek jest zrzucony i zaraz sobie kręcimy dalej. Tylko trzeba tutaj jeszcze zaraz zainterweniować zmywaczem do hamulców, żeby to odmyć i żeby ładnie sobie zleciało do wiadereczka. Filtronik jeszcze z normalnie z zasobów kurczących się bardzo szybko. Może i oryginał. Troszkę nowej oliwki na paluszek. Na palec grzebalec, jak to Iwan od spadochronów mówi. Szmuczek i dokręcamy mocno, tyle co ręką. Ani deka wincy. Po palcu. Ale czuć go kurczę benzyna. Tak jakby gdzieś miał za bogato, ale spalania jakiegoś kurczę dużego, jakiegoś wzrostu spalania nie zauważyłem. No to tyle, ręką więcej nie pójdzie. To myjemy ewentualne brudy po oleju. Okej, niech sobie wyschnie. No to pewno dolidamy. Nie pamiętam ile tutaj wchodzi, ale 3 litry to można lać śmiało. To jest czwórka. 1,05 galona. Ale to dobrze wiedzieć. Musiałem nasrać, ale to średnio. No, w tym roku trzeba tutaj tą komorę silnika ogarnąć, bo wygląda to słabo. Parownica jest. No, ale tu kurczę mokre jest przy tym aparacie zapłonowym. I może się okazać, że to jest źródło wszelkiej mudy i zamulenia tego silnika, że on tak podczerpuje momentalnie. Ale to dzisiaj do tematu, że tak powiem, nie będę podchodził. Trzeba dozować. Jeszcze można żnąć. Żeby się nie okazało zaraz, że będą dwa stany. No nie. Jeszcze troszkę. Chociaż najlepiej by mi było w ogóle wydulać ten olej całkowicie stąd, bo wtedy bym miał
bańkę na zużyty olej, żeby odwieźć do utylizacji. Zobaczymy, co tutaj powie bagnet chwilowo. Bagnet, miernik poziomu oleju albo wskaźnik poziomu oleju. Tak było na egzaminach, na prawa jazdy. Tak mówili. To tu jest deczko z górki. No i zaraz trzeba iść zakręcić i będziemy patrzeć, czy to tyle, czy nie tyle. No to ciśnionko oleju sobie zgasło, więc należy uznać, że temat mamy tutaj ogarnięty. Zobaczymy jeszcze na dół, czy jest susza, aby na pewno. A, bo to was tutaj muszę teraz przestawić. No, jeszcze troszkę słabo jestem ogarnięty z tym gimbalem, więc mi musicie wybaczyć. No nie, no to jest suchutko. Także poszło wyjątkowo bez jakichś większych komplikacji. Należy rzec, no zrobione to zrobione, a pójdziemy jeszcze popatrzymy od razu na ten wydech. Tutaj do słoneczka to się można na glebie powylegiwać. Czy pewna troszkę wydech przestygł? Opa! I co? Rdza! Rdza, rdza i jeszcze raz rdza. Ta osłona termiczna tutaj spadła, gdzieś tam z tyłu zgniła. Zaraz będzie trzeba windę i tutaj babkę troszkę podnieść, bo inaczej pod nią nie wlezę. Trzeba tu teraz ogarnąć jakieś sprytne miejsca na windę. Można byłoby to w sumie ją za hak troszkę dźwignąć, ale czy belka nie będzie dobrym miejscem? I nie będzie mi tutaj stała. No, ale dawno pod tym samochodem nie byłem. Ale nic nie może wiecznie trwać. Mimo miłości prawdziwej, kiedyś będzie trzeba powiedzieć stop. I babkę sknoksować. No i co tutaj? Normalnie ugnił wkręt. Patrzą, o. I wkręt. Normalnie łeb został w blasze. I tam odlatało. O, to zaraz się to ogarnie. No i co? I okazuje się, że mam spory problem z wkrętami samochodowymi. Ale taka oto konstrukcja powstała. Podkładka, sprężynka, bo skoro to było zanitowane, to można uznać za prawdę, że będzie tendencja do odkręcania się. No, wkręt nie jest samochodowy, to jest jakaś meblówka, no ale co? Cóż mam począć? Kręcę. No i co? Łapu, capu i po strachu. Trzeba było lekko zainterweniować wiertełkiem 5 mm, żeby tam wlazło. No ale to zaraz wam tutaj pokażę, jak to wyjrzy. Wrócimy na drugą stronę. I patrz. Tak jest. Ze sprężynką. Prawilnie. No to dość wylegiwania się mi wydaje, że można stąd wyłazić. Kurczę, taka ładna pogoda, to może nawet babka zasłużyła na mycie, jak już takie dzisiaj tutaj pracę. No to co, chwila, moment. I, no nie chwila, moment. Babka zmyta.
Ale to zdecydowanie jeszcze nie jest mycie po zimie. Ale teraz coś wam pokażę. O! To jest bardzo fajna rzecz, taki quick detailer. I on naprawdę dobrze trzyma. I nie trzeba go dużo, to tak robimy naprawdę. Tak. Jak woda od razu ucieka, nie wiem, widać. I teraz jedyne co trzeba zrobić, to spłukać to delikatnie wodą, tak żeby się rozprowadziło po całości. Kobiety też lubią po całości. Taki trzeba delikatny deszczyk zrobić i rozprowadzić ten sealant, niech on sobie spłynie. Aczkolwiek na szybach po nim lubią zostawać water spoty. To w sumie nie wiem, czy to w sumie pewno z niego, a nie z wody, bo tutaj woda to jest praktycznie taka, że ją do akumulatora można rypać, bo jest praktycznie minerałów zero. No, ale jak się robi hydrofobowo, patrzcie, patrzcie jak kropelkuje. No i jeszcze tylko maseczka. Szybę później będzie trzeba ipą przeciągnąć. No, ale to generalnie tyle. No i co? Słabo? Żadnego tarcia, żadnymi łapami, żadnego nic. Psik, psik i zrobione. Tak na masce wygląda. Także się woda za bardzo nie ima. Więc można wziąć ściągaczkę i jedziemy. Ściągać tą wodę. No to jeszcze filterek i będzie tyle pewno. Czujniczek temperatury można tutaj wypreparować. Pyk, pyk, pyk. Zapewne wielu twierdziłoby, że to jeszcze będzie. Będzie! Nie trzeba zmieniać. No ale tu już widać, że on jest przeciągnięty do samego spodu. O, nie? Tu. Także zmiana, ale najpierw odkurzanie. Nie wiem, co ma znaczyć Made in Extra EU. Nie wiem, co to jest Extra Unia Europejska, ale... No i w ogóle! A teraz nie muszę nigdzie pisać, kiedy zmieniałem olej i filterek, bo będzie vlog na YouTubie. Także sprawa jasna. Dobra.
I czujniczek od temperatury z powrotem. No, to gotowe. Jeszcze w środku odkurzyć, także wyszedł w sumie blok motoryzacyjny. Dzisiaj dość mocno. Aktualizacja następuje, bo wcześniej się zakończyła bateria. Myślałby kto, już czapka założona, bo już chłodniej. Także przyjechała żona. Drugi sztrucel też nieco odszczurzony. Ale to jest normalnie zdecydowanie. Ta powierzchnia tutaj do mycia jest mniejsza jak na babce. Aha, i miała być plama na honorze. To wam zaraz pokażę. O. Nieźle, co? Będzie to trzeba w tym roku zrobić, zanim normalnie dziura wypadnie. No. Tak wyjrzy. Kolega robił 3 lata temu chyba, czy 4. To jest, myślę, a zaczęło to już wychodzić na pewno w zeszłym roku. Więc zdaje mi się, że jest to trochę krótko. Oczywiście to nikt się nie spodziewa, że to będzie na wieki wieków amen, ale coś tam poszło nie tak. No, także babka sprzątnięta, odkurzona, subwoofer z powrotem wjechał na swoje miejsce. I to jest dzisiaj zdecydowanie vlog motoryzacyjny. Także jak się podobało, bo wcześniej już też mówiłem, że jakby się, jak się podobało, to nie bądź żyła, zostaw suba, ale mi bateryjka zrobiła tytym, a gimbal zrobił tak, tak. No. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.